Mateusz Mostarek, środa wieczór, jutro rano wylatujesz do Danii na swoją walkę. Powiedz mi, jak z tej perspektywy czasu o tych wszystkich swoich przygotowaniach opowiesz? Przygotowania przebiegły bardzo dobrze. Miałem dobrych sparring partnerów, to najważniejsze. Udało nam się ściągnąć dobrego zawodnika z kategorii półciężkiej. Też miałem cruiserów, także sparingi były niezłe. Parę, wiadomo, to przygotowania dla mnie były trochę może trudne, bo trochę inne niż zazwyczaj, ale wydaje mi się, że wszystko w miarę poszło nam ok, także jestem w niezłej dyspozycji i powinienem dobrze zaboksować. Abstrahując od tego, że Piotrek Wilczewski troszkę tam zmienia parę rzeczy, to te przygotowania odbiegały jakoś od tych poprzednich Andrzeja Gmitruka, czy tak naprawdę wszystko jest tak samo, tylko tam jakieś niuanse małe? Nie, może jakoś za wiele się nie zmieniło. Podobnie tam niewielkie niuanse. Trochę tam Piotrek pozmieniał, ale to powiedzmy, że to wszystko mniej więcej zostało podobnie. Trochę tam technicznie Piotrek próbuje mnie zmienić. Zobaczymy, czy to wyjdzie nam na dobre. Wydaje mi się, że tak. W swoim stylu, tym, który teraz prezentuję, czuję się trochę lepiej, trochę pewniej. Także powinno być wszystko dobrze. W swoim stylu, czyli coś zmieniasz od ciebie? Coś chcesz na jakiś nacisk na coś nałożyć większy? Gardę mi Piotrek próbuje trochę uruchomić, żebym w ringu też od czasu do czasu boksował z gardy. Nie mówię, żebym stał za gardą przez 12 rund, jak niektórzy, ale żebym od czasu do czasu w jakby sytuacjach, zagrożeniach miał ten komfort, że tą gardę mam i ona jest szczelna i ona może mnie na przykład ochronić od jakiejś opresji. Więc no tak, poza tym to jakoś się specjalnie nic nie zmieniło. Piotrek Wilczewski to też jest jakby z tej samej szkoły boksu co poprzedni trener, więc tak naprawdę tu nie ma jakichś wielkich zmian. Ale też mówisz, że chciałbyś trochę bardziej widowiskowo się pobić, tak? Troszkę więcej półdystansu? Znaczy, chciałbym boksować tak, jak pozwalają mi na to moje warunki fizyczne. Nie jestem na kategorię cruiser jakimś bardzo wysokim zawodnikiem. Może też nie jestem niskim. Po prostu jestem średnim zawodnikiem, średniego wzrostu. I chciałbym też tak boksować. Ostatnio boksowałem tak trochę bez gardy. Wszystko z kontry. Jako drugi numer cały czas pracowałem. I wydaje mi się, że to jest oczywiście dobre, ale do czasu. Wydaje mi się, że trochę przesadzałem z tym. Byłem za mało aktywny. Za mało zaczynałem akcji, ja pierwszy. Wydaje mi się, że to był trochę błędem. Teraz będziemy starać się nad tym pracować, żebym w ringu miał większą inicjatywę. Oczywiście nie można lekceważyć rywala, ale chyba zdajesz sobie sprawę, że jedyne pytanie, jakie powinno teraz się stawiać, to czy wygrasz przed czasem, czy na punkty? Ja wiem, no zawsze jest tak, że jak walczy się z zawodnikiem teoretycznie słabszym, to kibice oczekują czegoś więcej niż zwycięstwa. No, to jest dla mnie walka pierwsza po porażce, powiedzmy trochę na odbudowę i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja jestem przygotowany i przygotowany jestem jak zawsze. Na treningach dałem z siebie wszystko i myślę, że w ringu będzie widać tego efekty i jakby nie zastanawiam się, czy wygram na punkty, czy przed czasem. Dla mnie najważniejsze jest wygrane. Najważniejsze jest to, by się ta walka podobała kibicom. Odczuwasz jakąś dodatkową presję, bo po tej porażce, no nie znałeś tej goryczy tej porażki, tutaj wracasz po porażce, czujesz, że gdzieś tam musisz się dobrze pokazać, bo no nie żarujmy się, i zarówno dla ciebie to jest jeszcze ważniejszy pojedynek niż wcześniej jeszcze chyba, no może poza tą ostatnią, gdzie miałeś tytuł na koncie, no i też dla Piotrka Wilczewskiego, prawda? No tak, jest to nasz debiut, na pewno kibice po tej walce już jakby wyciągną wstępne wnioski, czy nasza współpraca ma sens, czy to idzie wszystko w dobrym kierunku. Bo do tej pory to, jak nieraz gdzieś czytam fora, to widzę, że sceptyków jest bardzo dużo. Bo nawet po walce z Cieniem tam już czytałem, że Piotrek Wilczewski się nadaje po walce z Cieniem twojej. No wydaje mi się, że Piotrek Wilczewski jest jeszcze trochę niedocenianym trenerem w Polsce, ale to wydaje mi się, że z racji tego, że jest bardzo młody i jakby nie miał czasu zdobyć większych sukcesów i no bardzo krótki jest na tej scenie, także trzeba mu dać trochę czasu, a wydaje mi się, że tworzymy dobry duet i kibice mogą być spokojni, bo czuję, że się rozwijam. Ty nie żałujesz absolutnie tej decyzji?
Absolutnie nie. Z Piotrkiem mamy świetny kontakt, dobrze nam się współpracuje. Może czasami trochę za dużo krzyczy, ale może to i potrzebne. Ale na ważkę krzyczy 100 razy więcej. No, ale Mariusz też jest większy. Dzięki wielkie i powodzenia w Danii. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam serdecznie wszystkich kibiców. Trzymajcie kciuki.